Witam was ponownie w grze Assassin's Creed Valhalla. Ja jestem Sarge i pora opuścić Oxenfurt, żeby udać się na spotkanie z Fulke. Tutaj skończyliśmy ostatni odcinek, a tak się składa, że Fulke możemy spotkać na południowy wschód stąd. Mamy tutaj wskazówki w ramach tej misji fabularnej, czyli przede wszystkim tak, w zachodniej części Oxenfordshire, na południe od tego garnizonu, idź dalej na południowy wschód od dużego stawu, czyli to by było właśnie to miejsce. Po drodze możemy sobie jeszcze zebrać jakiś artefakt, tutaj też jedna pomniejsza skrzynka, może też sobie zbierzemy, ale będę musiał oczywiście uważać, bo to jest cały czas ten teren, gdzie możemy spotkać przeciwników. Ostatnio sporo ich wyeliminowałem, ale od ostatniego odcinka ponownie wczytałem grę, więc możliwe, że tutaj się odrodzili wszyscy. Aczkolwiek w najbliższej okolicy nikogo akurat nie widać. Tutaj będę musiał ścigać tę kartkę, ale to chyba znowu sobie spróbujemy zadziałać się z tym trikiem. A, teraz nie mogę akurat, okej. Bo chciałem zwolnić czas, tak jak już wam swego czasu pokazywałem. Tylko okazuje się, że nie w każdym momencie mogę to wybrać. Musielibyśmy teraz tędy przeskakiwać. No już prawie myślałem, że to złapię. Kurczę. I teraz co? Dam radę to jeszcze dogonić? Chyba nie. A dobra, jednak może się udać. Czyli bez zwolnienia czasu tym razem, ale dało radę. Kolejny projekt tatuażu zdobyty. Ciągle jeszcze nie mamy w Kruczej Przystani tatuatora, a to oznacza, że jeszcze muszę trochę poczekać, aż zobaczę faktycznie te tatuaże. No, też w teorii można by się wracać do Norwegii, no bo tam przecież ostatnio mogłem właśnie jakieś tatuaże sobie dodać. Tutaj niby jest ten skarb, ale teraz się zastanawiam, czy chcę tu koniecznie wchodzić, bo patrzcie, że mamy tutaj towarzystwo. A tego nie muszę zniszczyć przypadkiem, żeby się tu dostać? No nie za bardzo mogę. Podejrzewam, że główne wejście jest tylko od tej strony. No dobra, to chyba zwyczajnie ich tutaj powystrzelam z łuku. I tak wydaje mi się, że będzie to najszybsze rozwiązanie. W tej sytuacji oczywiście musimy jeszcze poradzić sobie z paroma innymi przeciwnikami. Między innymi z tobą. Ale ponieważ już załatwiłem wcześniej tamtych dookoła, to tutaj nie powinni pozostali sprawić aż takiego problemu. Tak swoją drogą przydałoby się uzupełnić strzały, bo trochę ich straciliśmy ostatnio i jeszcze nie miałem okazji, żeby amunicję do łuku uzupełnić. No i co? Nie widać tutaj, żeby gdzieś jakiś kołczan był. Kurczę, bo miałem tylko się zająć tymi głównymi skarbami, ale jeszcze w sumie mamy w najbliższej okolicy jakieś skrzynki. Jeśli już się zabieram za to, żeby tutaj trochę oczyścić sobie teren, to szkoda by było w sumie nie zebrać tych pozostałych zawartości. Ze smutkiem patrzę, jak naszego starego Eldormana trawi choroba. Wszyscy walczyliśmy u jego boku i wszyscy darzymy go głębokim szacunkiem. No, myślałem, że tędy dostanę się do jakiejś piwnicy, bo najwyraźniej trochę niżej znajdziemy kolejną skrzynkę. Ale to chyba jednak muszę poszukać jakoś tutaj ewentualnie. Zaraz zobaczymy. A, czyli po prostu na zewnątrz. Bez problemu możemy to zniszczyć i dostać się do zawartości. Więc od razu lecimy dalej. Tutaj wprawdzie też pod wodą wydaje się, że coś mamy, ale to innym razem już pozwolę sobie to zebrać. Póki co przejdźmy tutaj. A dobra, tych też załatwię w takim razie. Ej, ale o co tutaj chodziło? Przecież kurczę widzieliście, że jak najbardziej mogłem ich wyeliminować. A, dobra, bo ja przecież tutaj nie miałem pewnie wystarczająco dużo tych strzał i to dlatego są te obrażenia mniejsze.
To też o tym trzeba pamiętać. Może rozsądnie byłoby w takim razie powrócić sobie do na przykład lekkiego łuku, do którego na pewno mam więcej tych strzał. No bo tutaj też będzie problem niestety. Okej. No dobra. Jedna strzała na nic się tutaj nie przyda za bardzo. Ciekawe w jakim stopniu będę w stanie. No mimo wszystko i tak załatwiłem ich tutaj. Ale wydaje mi się, że właśnie im mniej mamy strzał, no to jednocześnie tym mniejsze obrażenia możemy zadać, wykorzystując tę zdolność mimo wszystko. Chociaż właśnie tak mnie teraz to zastanawia, bo przecież z jednej strony już kiedyś chyba zauważyłem, że w przypadku wykorzystywania tej umiejętności, mimo że atakujemy kilku przeciwników, to wykorzystujemy chyba tak naprawdę tylko jedną strzałę. No ale widzę, że tutaj tych żołnierzy jest cały czas więcej, więc wezmę ten lekki łuk. Oczywiście przypominam, że póki co korzystam z tych szat magistra. A co, ja wcześniej tego sobie nie ulepszyłem? Przynajmniej do tego stopnia bym chciał. Zestaw magistra w tym momencie jest przeze mnie wykorzystywany. No i mamy kolejną grupę przed sobą. Dobra. Jeszcze ty tutaj zostałeś, chociaż tam mamy z tyłu kolejnego żołnierza. Ale to powiem, że się jednak dobrze stało, że zajęliśmy się tutaj nimi na dobry początek. W ogóle tymi wszystkimi żołnierzami, którzy nam tutaj blokowali drogę do tych skarbów, bo faktycznie nie będę już musiał tego robić w przyszłości. Jedynie tylko wrócimy w okolice Oxenfurtu, żeby zgarnąć te surowce, które tam są pod wodą do zdobycia. A tutaj jak będziemy szukać Fulkę, to na naszej drodze też jeszcze mamy jakieś skrzynki i przede wszystkim artefakt, więc od tego bym chyba zaczął. Prowiant akurat chyba mam uzupełniony. Zapasy pełne, tak jest. W pobliżu też jakaś tajemnica, ale w tym momencie nie będziemy tego sprawdzać. Zostawimy to sobie na kiedy indziej, tym bardziej, że do Oxenfurtu będziemy mogli się przenieść w każdym momencie szybką podróżą. No bo jest tam odblokowany port. Tymczasem tutaj coś mamy pod ziemią, tak? Okej. No, muszę uważać, bo jeszcze wilki. Dobra. Jeszcze nie wszystko. Ale wydaje mi się, że w tym przypadku będzie trzeba jednak dostać się gdzieś tam może pod wodą do tego stawu. Mapa ukrycia skarbu. Aha. To rzeczywiście chyba zostawię sobie to na kiedy indziej. Bo teraz musielibyśmy jeszcze szukać jakiegoś wejścia dodatkowo. No chyba, że to będzie tędy akurat. Ostrożnie tutaj na wilka. Od razu odzyskujemy strzały i kolejny atakuje. Wow, jest ich więcej. I to zdecydowanie. A, jeszcze mi przerwał. No dobra, to muszę uważać. Trafiony. I z tyłu uwaga. No dobrze, powiedzmy, że sytuacja chyba opanowana, co? Mam nadzieję, że wystarczająco. Tutaj żadnego wejścia do podziemi nie widać. No będę musiał poszukać takiego wejścia w przyszłości. Jeśli będę chciał zgarnąć tutaj wszystko. A gdzie jest sama Fulkę? O, akurat jakoś tutaj. No dobrze, to jeszcze w pierwszej kolejności tylko się właśnie wybiorę po te surowce. Albo materiały budowlane, w zależności od tego, co to będzie. Tylko ciekawe, czy ja na przykład tędy dam radę? Chyba muszę właśnie tędy przejść. Innej drogi nie widzę. Proszę bardzo, czyli będą surowce, już widać po skrzyni.
Zazwyczaj w takim miejscu znajdowaliśmy też jakiś liścik, ale nie tym razem. Dobra, to już nie potrzebuję na razie oznaczać sobie tego. Idźmy pogadać z Fulkę. No gdzieś ona tutaj już musi być. A patrzcie, znowu do zniszczenia. Już to zrobiliśmy wprawdzie, ale można to zrobić i teraz. Fulkę. It's for the good of your Shire. You've lost your senses. What's the noise about? She's trying to rob me. I warn you, soldiers are coming to escort me any minute. This merchant is taking supplies to the castle. Oil for boiling, arrows, shields, rations. I offered to buy them, but he refuses. I don't sell on a future promise of profit. Edwin's a valuable customer. Then I'll make you a new offer. O, całe szczęście, że jesteśmy w stanie go przygadać. How about a story? I'll spin you a tale in exchange for your wares. That's an odd bargain, Dane, but I'll bite. Sing me one of your sagas. The wild winds wandered, the seas spit salt, the night fell into slumber. Wise Odin rose and bade farewell. He pulled on boots of leather. Bit of a slow start. Pick it up. Long before the beginning, before you and I and the others, wise Odin looked with his one wan eye and stared and blinked and thundered. This Odin fella, he's one of your gods, isn't it? The moon burns red, the sea foams gold. Wise Odin utters the words. Right, this is not what I wanted. Stop it, will ya? The snake writhes, Loki yawls, poison drips from the mouth. Enough, enough! Is this some sort of Nordic curse? Run, go! How does it end? They all die. Ale miałeś, Eivor, zaśpiewać. Grunt, że skutecznie. He said soldiers are coming. We can use these oil jars to surprise them. Fewer reinforcements for Edwin. I see visions of burning men, the screams of soldiers aflame. If we place the oil and supplies near the hay along the road, it will burn like hellfire when the soldiers arrive. Take position on that bluff and watch for the soldiers, would you? You'll hear me howl as the men approach. I should not be seen in this area. No dobra. To w takim razie... Gdzie są te dzbany jeszcze? A na przykład tutaj. Ustawmy to. Pytanie, z której strony będą nadchodzić. Jeszcze kolejne. Może zdążę zabrać. Zawsze to będzie lepsza pułapka. I w razie czego, gdzie się ukryjemy? Są krzaki. Dobra, tak wypatruję, czy nie idą z którejś strony. Ale też Fulkę miała się w razie czego odezwać. Podnoś, podnoś. Nie mamy pewnie już za wiele czasu. No jeszcze tutaj coś było chyba. Później też te wozy zniszczę. Mimo, że to już nie jest konieczne. Szybciej, szybciej. Kurde. What was that? Dobra, dobra. Rzeczywiście już idą. To ja się chyba właśnie tutaj ukryję. Wydaje mi się, że to dobre miejsce. Żołnierze są blisko. Dobra. Niech idą, czyli jednak z tamtej strony będą nadchodzić. Grunt, że tutaj mam dobry widok. Bez problemu to zestrzelimy. W momencie jak będą zaraz obok. Trzeba przyznać, że nie spieszą się tutaj ci żołnierze. Tak patrzę na to, ile mam strzał. 22. Więc powinno wystarczyć w zupełności. Właściwie tutaj jedna celna strzała wystarczy. To pewnie wszystkich nie załatwi, ale powinno zasiać spore spustoszenie.
Oby tylko faktycznie tędy przeszli. Którędy wyjdziecie, ej? Nie pokrzyżujecie mi planów? Fulke mówiła, że tędy będą przechodzić. Serio? I to ma być ta pułapka? No nie wierzę. Mam wrażenie, że to nie tak miało być. No ale dobra. Uznajmy, że Fulke nie miała dobrych informacji. Lecimy! Hey! Time has come for you. Together, lad! Dobrze. Zapraszam was tutaj w takim razie. O kurde, sam się wpakowałem. Wszystko płonie. Spadamy, spadamy. Jeszcze to zniszczę. Zastanawiam się w takim razie, czy to był jakiś błąd, że nie pojawili się tam, gdzie mieli się pojawić. Czy zwyczajnie Fulke po prostu nie miała tutaj zbytnio sprawdzonych informacji? Orążę go załatwić szybko. Czekać chwilę. Musimy odpocząć. I teraz. Atakujemy dalej. Skubany. Widzę, że dobrze się broni tą tarczą. Ale załatwiliśmy go w końcu. Oczywiście to nadal nie wszyscy. Rewelacja, kurde. To kto jeszcze? Dobra. Wypróbować w końcu, kurczę, też tę umiejętność jedną. O tak, to właśnie to, co sobie też ostatnio odblokowałem. To jeszcze chorąży. Kurde. No to się udało. Wprawdzie nie tak, jak sobie to planowaliśmy. Ale to nie szkodzi. Wracamy w takim razie na górę razem z Fulke. Ale co, rozumiem, że to już wszyscy, że nie musimy czekać na kolejnych, prawda? Zaraz się przekonamy. Co tam powiesz, moja droga? That's the last of them. Edwin will be waiting for aid that never comes. Something wrong? No. No, quite the opposite. At Sancte Albanes, your brother claimed kinship with the gods. Is it true? Is he descended from the Archon's children, the Issu? Not to be blunt, Fulke, but only half of what you say ever makes any sense to me. Forgive me. I often presume too much of my audience. Men who fear damnation, when ignorance is the greatest of all evils. Ignorance of what? What a perfect sentence. I'll ask more simply. Could your brother be descended of the god? Or could he be a god himself? Mimo że brzmi to jak szalona hipoteza, to jednak łącząc to z wątkiem Asgardu, już przeżyliśmy to przecież, no to nic by mnie tutaj nie zaskoczyło w tej kwestii. I don't know. I want to deny it, but I've seen things in my life. Visions. Prophecies. It's difficult to explain. Heed your visions. Always. You may have been touched by true knowledge. Sigurd is only a man. The son of a king and my brother. He may think highly of himself, but he is no god. Yet it's possible his line of kings was fathered by a god. In ages past. We haven't time for these fantasies, Fulke. It's time I regroup with Giedrich, to see how his assault preparations are coming along. Godspeed, Eivor. I will stay here, to pray for the souls of the dead before I join you. No dobrze. Niech ona w takim razie tutaj zostanie. Ale widać, że Eivor cały czas jednak nie daje wiary temu, co też mówił Sigurd.
Ale pamiętajmy, wątek Asgardu jest tutaj w tej grze zupełnie opcjonalny. Można grę przejść, a nawet nie tykać tego wątku mitologicznego. Jakże wtedy byłaby nasza wiedza mniej bogata? Więc bardzo się przydało, że też się tym zajmowaliśmy. No dobra, czyli kolejnym celem zajmiemy się w następnym odcinku standardowo, żeby nie mieszać wątków. Tutaj w ogóle sobie założę, w sensie ujawnię maskę magistra, bo mam ją założoną, ale można spowodować, żeby nie była widoczna na twarzy. Ale teraz niech będzie. Zwłaszcza, że misję fabularną ukończyliśmy, więc nie szykuje nam się żadna scenka przerywnikowa. Tutaj jest jeszcze projekt tego tatuażu. No i mamy też dwa punkty umiejętności do wydania. Tutaj ostatnio skończyliśmy. Obrażenia przy zabójstwie i droga wilka. Następnie będzie ten strzał kończący w końcu. No i nie zapominać też o jednej zdolności, której jeszcze nie przetestowałem, czyli udawana śmierć. Może wreszcie by się, kurczę, udało to przetestować właśnie. Tymczasem tak Eivor wygląda z tą maską magistra. A ja sobie tutaj rzucę okiem w takim razie. Czyli tutaj ogólnie będziemy musieli się spotkać z Gidrickiem. To tak się zastanawiam, gdzie by tu się w tym momencie wybrać. No, co ciekawe, sporo jeszcze tych artefaktów tutaj czeka do zdobycia. A może, skoro już jesteśmy w okolicy, to jednak poszukam jakiegoś wejścia, żeby dostać się do tej mapy. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy to nie będzie to przejście. Ja tutaj cały czas jestem w tej okolicy, gdzie wykonywaliśmy to zadanie. Nie zmieniłem pozycji. I wydaje się, że to będzie właściwy kierunek. Tam mamy też jakiś klucz. A więc sprawdzimy to. No bo patrzcie, kompas wskazuje, że ponad 80 metrów do mapy. Więc chyba faktycznie to może być tutaj. Wyciągnijmy pochodnie. No i zadziałamy. Nie no, to musi być tu. Czyli nawet się dobrze składa, że wcześniej tak nie szukałem na siłę tej mapy, bo i tak musiałbym się dostać do tego zadania fabularnego i porozmawiać najpierw z Fulkę, żeby znaleźć to miejsce. Tutaj bez problemu sobie przejście odblokujemy. Tylko jeszcze mnie jedynie zastanawia, że mamy tam ten kluczyk. Możliwe, że będzie tu jeszcze jakaś skrzynka ewentualnie zamknięta na klucz. Zobaczymy. Na razie mamy mapę skarbu. Zaraz rzucimy okiem na treść zagadki. Tylko pytanie, czy będę w stanie od razu to sobie odnaleźć na podstawie wskazówek. Bo mimo wszystko jeszcze aż tak dobrze tego regionu przecież nie znamy. No i co? Tutaj mamy zwykłą skrzynkę. A, znajdź klucz do każdego zamka skrzyni? Jak to do każdego zamka? To będzie tych kluczy więcej? No tutaj mamy klucz. Zobaczmy, czy wystarczy. Na szczęście tak. Czyli nie było jednak tak źle. Bo już się obawiałem, szczerze mówiąc. No i zobaczmy. Ten ekwipunek moglibyśmy sprawdzić. Tutaj właśnie ten klucz jeszcze, ale nas interesuje na razie mapa. Na południowych wrzosowiskach Oxenfordshire rozciąga się wielkie pastwisko. Bydło jest mi tu stróżem, rykiem i mruczeniem odpędza złe moce. Odszukaj osobliwe drzewo, które rzuca cień na niewielkie ruiny. Znajdziesz mnie tam, gdzie ongiś płynęła woda. Zapomniany blask jej fal wciąż się we mnie mieni. No cóż, jeszcze na południu nie byliśmy zbyt dużo, więc to musi być gdzieś w tych okolicach zapewne. To na razie sobie jednak odpuścimy. Musimy lepiej poznać ten region, zanim zabierzemy się za ten skarb. Tymczasem przenieśmy się znowu w tę okolicę, bo może byśmy sprawdzili sobie tutaj jeszcze tę tajemnicę. Swoją drogą, jeśli chodzi o ten skarb tutaj, to zauważyłem, że to jest jednak w drugim regionie już, więc nawet nie musimy tego póki co zbierać. W takim razie opuszczam Oxenford i tutaj właśnie będzie ten stawik.
I zadanie do wykonania. I see you! Mother is gonna be so angry! Co tu się dzieje? Dzień wilgotny nadciąga. Biedny Piotr do stawu zagląda. Ujrzeć pragnie ruch zamaszysty. Come on, Walter! You can't hide from me! Pięknych, śliskich płetw srebrzystych. Kogo tutaj szukasz? Who are you yelling at? I see no one. My brother. He's right in there. A goblin turned him into a fish. A goblin turned him into a fish. He won't come out of the water to do his chores. Mom's gonna be so angry. Oh, whatever will I do? That's not the right fish. My brother has brown eyes. I've gotta get him out of that pond. It won't be easy. He's mean and slippery. Walter, you are gonna be in so much trouble when Mom hears about this. She told you not to talk to goblins. No cóż, chyba troszkę jednak przesadzasz. You're no help. My brother is swimming around this pond. You're no help. No dobra, to w takim razie chyba sugestia, żeby złowić rybę. Zobaczymy, w sumie już jakiś czas tego nie robiliśmy. Mógłbym wprawdzie strzelać z łuku i tak by było pewnie najprościej, ale ta mechanika łowienia też jest godna uwagi. Więc zaczekajmy. Mam nadzieję, że wystarczy złapać jedną rybę. No, żeby jakaś kurczę złapała przynętę najpierw. O właśnie. A kto wie, może się przynajmniej uda jakieś ciekawe okazy tutaj złapać, bo widzę, że te ryby takie trochę większe. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, już cię prawie mam. I'm not convinced at all that your brother is under a goblin spell. Keep fishing! No dobra, niech ci będzie. Ale to jednak o to właśnie chodzi. I've got treats for you, Walter. Worms and such. No teraz nagle pouciekały te ryby. Dobra, spróbujmy tam rzucić, ale chyba jestem jednak za daleko. No, może się jednak uda. No, zbliż się, zbliż się. Mamy to? Nie uciekaj, nie uciekaj! Już prawie, już prawie. No i co? Another one! That's enough! Walter! Stay in the bushes! We've got all we need! We don't have them yet, you pudding head! Don't call me names! Pudding head! Pudding head! A więc jesteś, Walterze. I dziwnym trafem nie jesteś jednak rybką. Your brother looks pretty healthy for a fish. We thought it would be fun to get someone else to do the fishing for us. So you fooled me. And it worked! If you like, you could leave us the fish anyway. We'll swap them for brittle at the market. To nas zrobili w konia. Dobra, niech będzie. Przekażemy ryby. Walter, we got the fish! Thank you, stranger! Nie ma sprawy, ale na następny raz wystarczy poprosić, naprawdę. Ja bym to nawet dla was zrobił. Sama historia o tym, że Walter został zamieniony w rybę, oczywiście już od razu brzmiała podejrzanie. Wiadomo było, że coś tu jest nie tak. Ale że wypróbują taki sposób, aby ktoś jednak złowił za nich ryby, no to już trzeba przyznać, że wymagało trochę większej inwencji twórczej ze strony tych dzieciaków, więc moje uznanie dla nich naprawdę. Ale tutaj, jak widzicie, zrobiliśmy już wszystko w tej okolicy. Więc tutaj się z wami pożegnam, a w następnym odcinku będziemy się zbliżać w tę stronę, żeby porozmawiać z Gidrikiem. Oczekujcie zatem na kolejne materiały. Do usłyszenia!